Siema, z tej strony Josyn. Jestem iluzjonistą. W marcu 2020 roku wyleciałem na miesięczne wakacje w Wietnamie, no ale zaczęła się surowidowa szopka na świecie i ostatecznie zamiast być tutaj miesiąc, skończyłem żyjąc tutaj 13 miesięcy. W tym czasie poznałem swoją obecną żonę Lin i razem obecnie żyjemy między Polską a Wietnamem, ale przechodząc do rzeczy, opowiem Wam teraz, jakie są koszty życia w Wietnamie w roku 2023. Dla tych, którzy się śpieszą i nie chcą oglądać całego filmiku, powiem, że wychodzi około 2000 zł za osobę za miesiąc, żyjąc w Hanoi, w stolicy Wietnamu. A kto chce bardziej szczegółowo poznać wszystkie koszty, na co ile wydaliśmy, no to zapraszam. Zacznijmy od stycznia. W styczniu trochę więcej podróżowaliśmy niż normalnie, dlatego że był Tet i odwiedzaliśmy rodzinę Lin w górach Hazang. No i dlatego wydatków na transport jest trochę więcej, ale z kolei jest trochę mniej wydatków na jedzenie, bo od rodzinki wiadomo, zawsze dostaje się dużo żywności. W styczniu wydaliśmy razem 3180 zł i wychodzi 1590 zł na osobę. 2420 za wynajem, rachunki i doładowania telefonów, ale 1200 zł z tego jest jako depozyt, który musieliśmy wpłacić, żeby wynająć jakby mieszkanie pierwszy raz, więc tego nie liczę jako koszt. Jeżeli jesteście ciekawi, w jakich cenach mniej więcej chodzą mieszkanka w Wietnamie, w Hanoi i chcecie zobaczyć, jaki tutaj jest standard, to zapraszam, gdzieś tutaj będzie link do kliknięcia. Na jedzenie w styczniu 2023 wydaliśmy 1080 zł, w restauracjach 530, na jedzenie do gotowania w domu 420 zł i na kawkę, słodycze, jakieś piwka wydaliśmy 155 zł. Tak, jeżeli chcecie jeść na mieście, no to ceny wyglądają tak, że za około 10-12 zł spokojnie zjecie śniadanie, obiad czy kolację. Nie łącznie, tylko każde danie, około 8, 10, 12 zł. To może być na przykład zupka buncia, to może być ryż z jakimiś dodatkami, to może być sławny pho, którego akurat nie lubię. Za 4 do 6 zł dostaniecie tam taką sławną bagietkę wietnamską banh mi, więc naprawdę można jeść tanio. My robimy tak, że około 6 dni w tygodniu jemy tanio, a jednego dnia robimy sobie ucztę na bogato za 100-200 zł w jakichś dowalonych restauracjach. Wiecie, żeby czuć ten kontrast. No a takie rzeczy domowe typu papier toaletowy, szczoteczka, pasta do zębów wydaliśmy tylko 40 zł w styczniu. Na transport 310 zł na busy do Hazang, 120 zł na taksówki i 30 zł na paliwo do skuterka. Busy zazwyczaj kosztują około 35 zł, żeby przejechać, nie wiem, z 200-300 km, więc nie są super tanie, ale nie są też super drogie. Paliwko tak naprawdę wychodzi najtaniej, jak jeździ się skuterkiem. Taka Honda Wave potrafi palić nawet 2 litry na 100 km, więc no, taniutko tutaj wychodzi. Paliwo po około 4-5 zł chodzi w Wietnamie. Kolejna rzecz to dom. 260 zł. Mówiąc dom, mam na myśli typu jakieś sztućce, deski do krojenia, jakieś miski, wiecie, świeżo się wprowadziliśmy, więc musieliśmy uzupełnić zapasy, deskę do prasowania, trochę przyborów kuchennych i tak dalej. Na ciuchy wydaliśmy tylko 95 zł, w tym były buty, spodnie i t-shirt. No i tyle, jeśli chodzi o styczeń. Przejdźmy do lutego. Luty był trochę droższy, byliśmy praktycznie cały czas w Hanoi, niewiele podróży, ale za to trochę poszaleliśmy bardziej z jedzeniem. Luty wyniósł nas 4153 zł, czyli na osobę 2076 zł na miesiąc. A, no i w tych kosztach pomijam wydatki, wiecie, takie związane z Netflixem, Spotify, jakimiś biznesami, podatkami w Polsce i tak dalej. Są to tylko koszty życia, które tutaj są, a nie wszystkie koszty, które ponosimy. No bo tak naprawdę, wiecie, te inne koszty każdy może mieć inne, a te koszty każdy będzie mieć mniej więcej podobne. Co się składa na te 4150 zł w lutym? Na wynajem, na wszystkie rachunki typu prąd, woda, Wi-Fi, doładowania telefonów wydaliśmy około 1300 zł. Na doładowanie wyszło nas 160 zł, no dlatego, że trzymamy i wietnamskie, i polskie numery. I za prąd, za miesiąc zapłaciliśmy 1 15 000 dongów, czyli około 180 zł. Taka opłata jest tylko, jak praktycznie cały czas używacie klimy. No ja lubię nieco chłodniej, więc cały czas u nas chodzi. Tak myślę, maksymalnie za prąd można liczyć 1 500 000 w tych gorących miesiącach, jak klima chodzi, a z 400-500 000 dongów
jak jest chłodniej, nie trzeba używać klimy. Na jedzenie wydaliśmy 1750 zł, do gotowania w domu 910 zł, w restauracjach 515 i na kawki i słodycze 325. Kawka średnio chodzi tak od 20 dongów do 45, czyli to jest od 4 do 9 zł za kawkę. W zależności jak fancy jest kawiarnia i jak fancy jest przygotowana kawka. Na bobasa to pomijam. Na bibeloty i ciuchy wydaliśmy znowu 160 zł. Na rzeczy do domu 460 zł. Tu znowu jakieś pałeczki musieliśmy kupić, trochę kubków, sztućce, wieszaki. I no wiecie, jak się wprowadzicie do jakiegoś domu, gdzie wszystko już będzie i nie będziecie mieć za dużych potrzeb, to te koszty na domu możecie sobie odjąć tak naprawdę. Na transport wydaliśmy 180 zł na busy do wioski rodzinnej Lin, Tinkuan. No, oprócz tego na taksówki 75 zł. Jeśli przyjeżdżacie do Wietnamu, no to najlepiej zainstalować sobie aplikację Grab. To jest taki ich Uber i najtaniej to wychodzi, bez stresu, nikt was nie oszuka wtedy. No i na paliwko wydaliśmy 20 zł. Chciałbym, żeby w Polsce te koszty za paliwko takie były. Oprócz tego musieliśmy wydać 100 zł za naprawę skuterka, bo nam padł akumulator, więc chyba nowy trzeba było kupić. No droga naprawa jak na Wietnam, no ale akurat droga część się popsuła. Na kosmetyki, typu wiecie, znowu uzupełnienie toalety, jakieś domestosy i tak dalej, 56 zł. I na leki 23 zł. To chyba na zemstę Wietkongu musiałem zaleczyć, nie jestem pewny. Ostatni miesiąc, czyli marzec. Marzec wyszedł też dosyć tanio, bo tylko 3750 zł zapłaciliśmy i 1875 zł na osobę. Jedzonko to 1860 zł, za rzeczy do gotowania w domu 407, w restauracjach 1225, a chcieliśmy trochę poszaleć zanim bobas nadejdzie, więc trochę sobie na randeczki więcej pochodziliśmy. No i na kawki 226, a zmniejszyło się, bo Lin mówiła, że tyle kawy pije, że tracimy na tym hajs, że sama zrobiła kurs baristki i teraz na chacie mi szykuje zajebistą kawę, więc nie muszę aż tak często chodzić do kawiarni. Na kolejne rzeczy do domu 400 zł wydaliśmy. Na czynsz za mieszkanie i wszystkie opłaty, w tym wliczone typu woda, prąd, wi-fi, koszt parkowania motorku 1400 zł. Za transport 36 zł, tylko 3 razy taksówkę zamawialiśmy, więc średnio 12 zł za taksówkę nas wyszło w Hanoi. Na ubrania 25, to chyba Lin tam jakiś sobie kapelusz zamówiła i małą torebkę. No i na kosmetyki 18 zł, więc jak widzicie, tak. Kosmetyki i uzupełnianie toalety jest najtańsze tutaj. No i na rozrywkę 10 zł za 2 bilety wstępu do zoo. Tak to wygląda za 3 miesiące. Więc możecie założyć, że jeżeli powiedzmy chcielibyście na rok sobie przyjechać, pomieszkać w Wietnamie, no to żebyście byli spokojni, te 2,5 tysiąca zł powiedzmy każdy powinien na miesiąc sobie odłożyć, czyli tak około roczny koszt życia na osobę w Wietnamie to 30 tysięcy zł. Widzicie, jak niedrogo można mieć święty spokój na cały rok. Tylko 30 tysięcy złotych trzeba odłożyć na rok, możecie mieć wywalone we wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, no to zostawiajcie w komentarzu, chętnie odpowiemy i do zobaczenia.